tutaj już podeszły, żebyśmy zrobili przejście i zaraz będziemy szli, ustawiamy się za WTZ-ami, bardzo proszę, idą najmłodsze dzieciaki. Proszę księdza, po raz pierwszy w Mikołajkach jest Marsz Świętych organizowany. Skąd taka idea? Dlaczego dzisiaj ulicami Mikołajek przejdzie? Myślę, że to dla chrześcijan to jest to coś bardzo normalnego. Świadectwo tych ludzi, którzy w swoim życiu potrafili pokazać, że można być dobrym człowiekiem, wrażliwym, można ofiarować wiele dobrych emocji, ciepłych, pięknych i pokazać, że mimo, że wydawałoby się, że świat jest zły, pokazać, że świat jest dobry, bo ludzie są dobrzy. I dlatego taka idea z okazji też uroczystości Wszystkich Świętych, kiedy chcemy zaświadczyć o tym, że ci ludzie, którzy są w niebie, byli tutaj na ziemi, byli wśród nas, żyli wśród nas jako normalni, zwykli ludzie, a potrafili swoją dobrocią tak zachwycić, że dzisiaj nazywamy ich świętymi. A druga rzecz, myślę tak, że my potrzebujemy takich dobrych autorytetów, których brakuje nam dzisiaj w świecie, a święci to takie autorytety, których nie powinniśmy się ani wstydzić, tylko patrzeć z podziwem i czerpać dla siebie takie duchowe inspiracje, które pozwolą nam na to, żebyśmy też byli dobrymi ludźmi. Autorytety, o których ksiądz mówił, były też okazją do tego, żeby młodzi uczestnicy konkursu, który odbył się przed marszem, mogli zapoznać się z ich życiem. Na czym ten konkurs polegał, którego mogliśmy finał tutaj oglądać? Rok wiary, który był ogłoszony, to taki czas szczególnej odnowy naszej wiary. To jak gdyby sięgnięcie do korzeni, a też i do historii, do tego, co jest związane z naszym życiem chrześcijańskim, życiem w ogóle człowieka. I myślę tak, że takie spojrzenie też szersze na ten rok wiary w formie tego konkursu, gdzie dzieci, młodzież w różnej formule chciała pokazać te głębie wiary, bo my szukamy bardzo często inspiracji gdzieś tam poza chrześcijaństwem, a chrześcijaństwo jest bardzo bogate w swoją duchowość i ta duchowość trzeba odkryć na nowo. I te piękne wiersze, to piękne doświadczenie, które dzisiaj też zobaczyliśmy, też własnych wierszy, które te dzieciaki napisały wspólnie z rodzicami, gdzie rodzice byli zaangażowani, nauczyciele, wychowawcy, katecheci. To też jest pokazanie tego, jak piękna jest duchowość człowieka, że nie tylko ta zewnętrzny wygląd człowieka ma być piękny, ale to, co jest w sercu człowieka, w duszy człowieka. I to jest najpiękniejsze. I to trzeba odkrywać. Dzisiaj w tym świecie, który raczej bardziej kładzie nacisk na zewnętrzną sprawę, to, co jest piękne, jest gubione, więc dzisiaj myślę, że te dzieci pokazały nam, że warto odkrywać to, co jest piękne, co dobre i warto tym na co dzień żyć. Oto nigdy, oto nigdy.